4 nowe karetki trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Będą w kolorze żółtym zgodnie z nowymi wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki temu mają być bardziej widoczne na ulicach. To nie tylko kolor, oczywiście są dodatkowe dla nas udogodnienia. Przede wszystkim te ambulanse przyszły już z korpusami, czyli z urządzeniami do ucisku klatki piersiowej, co duże znaczenie ma, kiedy dwie osoby tylko jeżdżą w zespole podstawowym ratownictwa medycznego. W tym roku do szpitali wojewódzkich, oddziałów zakaźnych, jednoimiennych, szpitali miejskich i powiatowych w województwie śląskim trafiła kwota 280 milionów złotych w ramach Funduszu Solidarnościowego Wsparcia. Mamy tą flotę na nowoczesne ambulanse, jak widać naprawdę tam nie brakuje już kompletnie niczego. Jest to przystosowane do przewozu pacjentów covidowych. Na początku oczywiście w tej pierwszej fali były z tym trudności. Potem trzeba było całe te ambulanse dezinfekować, czyli wyłączaliśmy, można powiedzieć, je z trybu funkcjonowania. Musiało to przejść procedurę, powrócić, a teraz ta sytuacja jest zupełnie inna. Są tunele rękawy, gdzie tych pacjentów można oczywiście zabezpieczyć, przewieźć bezpiecznie i dla załogi, i dla pacjenta. Oprócz 4 ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, nowa karetka trafi również do Żor, Tychów, Bytomia, Gliwic, Chorzowa i Świętochłowic.